Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Tym razem prosiliście o nagranie, w którym opowiem Wam o obsłudze dokumentów w formacie PDF za pomocą programu odczytu VoiceOver w systemie macOS, w tym wypadku akurat High Sierra. Jest to o tyle istotne, ponieważ w systemie iOS 11 i w systemie macOS High Sierra pojawiło się dodatkowe wsparcie do obsługi właśnie dokumentów w formacie PDF za pomocą programu odczytu VoiceOver i ja Wam dzisiaj pokażę, na ile to wsparcie jest pomocne. Będę tutaj demonstrował, mam parę przygotowanych dokumentów PDF. Ekran dzisiaj nie mamy full screena pełnego ekranu, ponieważ będę się przełączał między oknami i tak po prostu będzie wygodniej. Mam nadzieję, że dacie radę śledzić te osoby, które wzrokowo śledzą to, co demonstruję, że będzie jasne to, co chcę zademonstrować. Więc wybierzmy sobie od razu jakiś jeden prosty dokument. Mam tutaj część dokumentów pobranych z internetu zupełnie losowo, część też dokumentów gdzieś tam znalezionych na dysku. I zacznijmy sobie od małej ankietki, ankieta PDF, Command O otwieramy. Otwórz. Podgląd, ankieta PDF, strona 1 z 2, okno, selection. I jak tutaj już usłyszeliśmy, mamy dwie podstawowe informacje. Przede wszystkim domyślnym programem w systemie macOS, który otwiera nam dokumenty w formacie PDF, jest podgląd. Systemowy podgląd, to jest jedna informacja. Druga informacja to, że mamy stronę 1 z 2, czyli dowiedzieliśmy się, że jesteśmy ustawieni na stronie pierwszej, a cały dokument posiada stron 2. Jest to o tyle wygodna informacja, ponieważ podgląd, jeśli tego nie zmienimy, będzie działał w taki sposób, że jeśli czytając sobie stronę, jedną, drugą, piątą, tam, gdzie skończymy lekturę danego dokumentu i go zamkniemy, w momencie, gdy otworzymy go ponownie, to kursor VoiceOvera będzie na tej stronie, na której skończyliśmy lekturę. Dlatego warto zwrócić uwagę, jaki numer strony jest nam anonsowany. I teraz uwaga, najważniejsza informacja. Dokumenty PDF w aplikacji Podgląd przeglądamy przy włączonej szybkiej nawigacji. Przypominam, szybką nawigację włączamy, naciskając strzałki w lewo i prawo jednocześnie. Szybka nawigacja włączona. W tym momencie ją włączyłem u siebie i idę sobie w prawo. Pionowo element podziału. Ankieta Zdrowa Dusza, www.zdrowadusza.com. Jakaś tam ankieta Zdrowa Dusza i po prostu poruszam się strzałką w prawo. Spacja. 1. Opisz krótko zachowanie własne lub innej osoby, które jest przyczyną twojego zdenerwowania. I tak dalej. Mogę sobie czytać, chodząc w lewo lub w prawo, lub korzystając z gestów na gładziku. 1. Jest to najprostszy sposób obsługi dokumentów PDF, zapoznawania się z ich treścią. Nie jest to nic skomplikowanego, ale my zacznijmy od większych dokumentów, bo ten dokument nie jest w żaden specjalny sposób zaprogramowany. Ja tu przełączę się. Otwórzmy sobie Newsweeka. To większy dokument. Słyszymy 197 stron, jesteśmy na stronie pierwszej. Szybka nawigacja włączona. Włączam szybką nawigację. Dlaczego mówię o większym dokumencie i o braku formatowania? Ponieważ dokumenty PDF są bardzo złożonym formatem, sam format PDF jest bardzo złożonym formatem i dokumenty w tym formacie mogą mieć najróżniejszą formę. Mogą być bardzo proste, jak ankietka, którą przed chwilą widzieliście. Mogą być też bardziej skomplikowane, jak ten dokument, który teraz otworzyłem. Jest to dokument, jest to gazeta. Spacja. 47 tydzień, 2000 spis treści. Łączę. Gdzie mamy tutaj spis treści, który już posiada odnośniki. A co za tym idzie, jak łatwo się domyślić, skoro mamy odnośniki, to warto spojrzeć na wirtualne pokrętło, co nam ono oferuje. Oczywiście wirtualne pokrętło możemy obsługiwać na gładziku. Obracać możemy, tak jak na iPhone'ie na przykład, ale także korzystając ze strzałki w lewo lub w prawo i kursorów w górę lub w dół, naciskanych oczywiście jednocześnie, czyli strzałka w lewo, czyli ja w tym momencie w prawo i w górę. I przeglądam sobie pozycję na pokrętle. Miejsce okien. Nieprawidłowa pisownia. Nagłówek. I mamy tutaj nagłówek. Łącze. Łącze. Obrazek. Obrazki. Tabela. Tabele. Pole tekstowe. Pola tekstowe. Nawigacja. I nawigacja, czyli mogę korzystać sobie teraz chodząc strzałkami góra-dół, ale ja przełączę się z powrotem tabela, na... Obrazek. Łącze. Nagłówek. Nagłówek. Po prostu Good Morning Lenin. I w ten sposób skaczę sobie po nagłówkach.
Peryskop, na skróty przez świat. Jeden uaktualniona rzecz. Jeden artykuł, drugi Spacja. Artykuł. I teraz idę sobie strzałką w prawo. Mam tutaj tytuł, podtytuł danego artykułu, Nowy Louvre. Po dekadzie rozmów między Francją a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Czytam sobie kolejny akapit tego artykułu, właśnie idąc strzałką w prawo. W ten sposób przeglądamy sobie treść, chodząc w lewo, w prawo, strzałką, wykonując gesty. Jakbyśmy chcieli skoczyć sobie na koniec danej strony lub jej początek, to naciskamy FN i klawisze voice-overa, czyli FN Option, znaczy FN Control Option i strzałkę w prawo, aby skoczyć na koniec strony. Koniec, strona. Albo FN Control Option i strzałkę w lewo. Rzeczy, dokument 1, grupa. Aby skoczyć na początek danej wyświetlanej strony. To jeśli chodzi o taką podstawową obsługę. Jednak ten dokument, pomimo tego, że posiada jakąś tam strukturę, nagłówki, że posiada odnośniki, posiada jakąś grafikę, jest dość słabo pod kątem dostępności zaprogramowanym plikiem, więc ja tutaj otworzę sobie jeszcze jeden plik. Finder, szybka nawik Kozłow, encyklik, dostępny podkreśleniem dokument PDF, dokument PDF. Dostępny dokument PDF. Podgląd, dostępny podkreśleniem dokument PDF, strona 1 z 16, okno. I tutaj dowiedzieliśmy się, że mamy 16 stron. Szybka nawigacja włączona. I teraz, co chciałem Wam pokazać. Ten dokument, tutaj też jak sobie włączymy nagłówki, na pokrętle ustawimy, możemy strzałkę w dół naciskając. Dwa rzeczy. Wstęp, spacja. Poruszać się po nagłówkach. Co istotne, podgląd nie obsługuje nawigacji jednoklawiszowej, czyli jak naciskam klawisz H, to słyszycie tylko taki odgłos. Nie będę mógł poruszać się po nagłówkach. Inne skróty jednoklawiszowe też nie działają w podglądzie. Ale tutaj działa przewijanie klasyczne stron. Jak wywołujemy to przewijanie? Naciskając klawisz FN i strzałkę w dół lub strzałkę w górę, w zależności w którą stronę chcemy przewijać tekst. Naciskam teraz FN i strzałkę w dół. W dół, w dół, w dół. W dół, w dół, w dół. I patrzymy, czy coś nam się przewinęło? Obraz, 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 obraz. Mam 12 obrazy na początku danej obraz, strony. Obraz, 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 obraz. Strona 2. Z pierwszego rozdziału dowiedzą się Państwo. Strona 3. Więc obraz. Niewiele nam się przewinęło, więc pokazuję jeszcze raz. Ileś tam razy naciskam. FN strzałka w dół. Obraz, 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 obraz. Strona obraz, obraz. Strona 4, obraz. Strona 4. Bardzo wolno nam się przewija ten tekst, czyli po 1/3 mniej więcej strony. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ten dokument został sformatowany również w nie do końca prawidłowy sposób. Dla przykładu otworzę jeszcze jeden dokument. Szybka nawigacja włącza ankieta, dostępny encyklika pod Kozłowski G, Szymańska B, Witek P, otwórz. Podgląd, Kozłowski G, Szymańska B, Witek P, Zadrożny. Tutaj mamy dokument, który jest publikacją. Wszystkie ilustracje, 22, linia pionowa. Fundacji. Strona 20, Marcin Laskowski, Monika Mac. I teraz ponownie naciskam FN, strzałkę w dół. W dół, 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 w dół. W dół. Szybka nawigacja włączona. Nie włączyłem szybkiej nawigacji, więc jeszcze raz. Intelektualnym, zapewne wszystkie ilustracje, 22, w dół, w dół, w dół. Strona 25, strona 24. Wszystkie ilustracje wykorzystane. Zobaczcie, byłem na stronie pierwszej. Teraz już jestem na stronie 25. 22, linia pionowa. Strona 25. Marcin Laskowski, wprowadzenie. W nowoczesnej zalecenia. Dobry trakt, przydatny audiobesk w nauce. Skrypt audiobeskrypcji. Ponownie FN i strzałki w dół. Intelektualnym, wszystkie ilustracje w dół, 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 w dół. Strona 25. Tutaj ciągle na stronie 25 jesteśmy, to pójdźmy w górę. 22. Wszystkie intelekt w górę. Strona 24. Strona 20. Strona 22. I teraz, strona 21. Jak idę strzałką w prawo, właśnie w lewo, przepraszam, strona 18. Słyszycie, że przełączam się po stronie. Strona 17. Strona 16. Czyli jeśli mamy odpowiednio zaprogramowany dokument i naciskamy klawisz FN, strzałkę ileś razy w dół, później, chodząc strzałką, puszczając klawisz FN w lewo lub w prawo, strona 17, strona 16, możemy przełączać się po całych stronach, strona 19. Ale niestety działa to nie wszędzie. Działa to tylko w
poszczególnych dokumentach, które zostały zaprogramowane w odpowiedni sposób. Gdy ja teraz przełączę się na inny dokument typu wrócę do tego Newsweeka i spróbuję tego samego, czyli nacisnę FN i strzałkę w dół, parę tam razy, paręnaście i teraz dam strzałkę w prawo. Strona 9, strona 8. To poruszam się tylko w obrębie dwóch stron danego artykułu. Mogę oczywiście próbować to zmieniać, na przykład zmieniając widok, bo widok możemy zmieniać naciskając w podglądzie komand 1, 2 lub 3. Komand 1 to jest przewijanie ciągłe, zaznaczone. Przewijanie ciągłe. Komand 2 pojedyncza strona. Pojedyncza strona, zaznaczone. I komand 3 dwie strony, zaznaczone. Dwie strony widoczne są. Nas pojedyncza strona, zaznaczone. Interesuje pojedyncza strona, powiedzmy. I teraz FN, strzałka w dół i sprawdzam znowu teraz strzałką w prawo. Strona 10, strona 11, strona 12, strona 13, teraz 14. Udało mi się włączyć ten tryb przełączania się po jednej stronie. Strona 15. Po danym dokumencie. Teraz, aby wrócić jak gdyby do trybu samego czytania, muszę niestety skorzystać z gładzika, czyli wykonać gest przeciągnięcia w prawo, bo korzystając z samego klawisza strzałek w lewo lub w prawo, byłbym dalej w stanie przełączać tylko kolejne strony, nie byłbym w stanie czytać tekstu. Jest to skomplikowane, zdaję sobie z tego sprawę, ale tak niestety działają w tym momencie udogodnienia w aplikacji Podgląd. Ostatnia, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o przeskakiwanie na początek i koniec dokumentu. Czasami jest to możliwe i się uda, ale bardzo rzadko. Spróbujmy teraz. Naciskamy FN i strzałkę w lewo, żeby skoczyć na początek dokumentu. Tylko na pracę domową z polskiego i matematyki polskiej. I niestety się nie udaje. Czasami pomaga przytrzymanie FN i strzałki w lewo. Strona 14. Ale to też nie działa. Co więc ja robię w takiej sytuacji, jeśli chcę skoczyć na początek lub koniec dokumentu? Otóż robię coś takiego. Funkcja VoiceOver jest wyłączona. Wyłączam po prostu VoiceOvera skrótem Command F5, naciskam FN i strzałkę w lewo i ponownie włączam VoiceOvera. VoiceOver włączony podgląd, Netflix 47 podkreśleniem 2017.pdf, strona 1 197. I jak sami usłyszeliście, wskoczyłem na pierwszą stronę całego dokumentu. Analogicznie po wyłączeniu VoiceOvera, gdy nacisnę Command, znaczy FN i strzałkę w prawo, skoczyłbym na koniec tego dokumentu. Co ja o tym sądzę? Mamy oczywiście w tym momencie sytuację o wiele lepszą niż miało to miejsce powiedzmy pół roku temu, bo wtedy praktycznie nie było żadnego wsparcia dla aplikacji Podgląd i nie mogliśmy w ogóle nawigować po tekście. Mogliśmy go tylko czytać od deski do deski lub po jakichś dziwnych fragmentach, tak jak te dokumenty były w dziwny sposób tworzone, tak my w dziwny sposób mogliśmy się z nimi zapoznawać. Teraz, w momencie, gdy dokument posiada warstwę tekstową, jest w miarę dobrze sformatowany, jesteśmy w stanie się zapoznać z jego treścią i tylko i wyłącznie od osób, które szykują te dokumenty PDF, zależy na ile wygodnie się z nim zapoznamy, bo jeśli ten dokument będzie posiadał strukturę, będzie posiadał nagłówki, będzie posiadał odnośniki, to będziemy w stanie w miarę wygodnie się po takim dokumencie przemieszczać i zapoznawać się z jego treścią. Nie jest to nadal tak wygodne jak w środowisku Windows, no ale miejmy nadzieję, że skoro już jakieś tam ulepszenia są wprowadzane do tego podglądu, to że w niedalekiej przyszłości będzie to co najmniej równie wygodne jak właśnie w środowisku Windows, czego sobie i Wam życzę i tym samym dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do słuchania i oglądania kolejnych nagrań na tymże kanale oraz do odwiedzania mojej szuflady pod adresem oczywiście www.mojaszuflada.pl. Oczywiście także proszę o Wasze komentarze pod tym nagraniem i propozycje kolejnych tego typu tematów, bo w końcu to nagrywam dla Was, więc jeśli macie jakieś potrzeby, proszę, abyście je artykułowali, wtedy ja będę mógł przygotować dla Was odpowiednie nagrania. A póki co, jeszcze raz dziękuję za uwagę, kłaniam się, Piotr Witek.